Dzisiaj mamy wielkie święto, ponieważ przede wszystkim chcemy zaprezentować naszą góralską rodzinę, piękną rodzinę, małżeństwo. Jest to pani Monika i Jarosław Juroszkowie, którzy mają czwórkę dzieci. W zeszłym roku urodziła się najmłodsza dziewczynka, trzech starszych to są chłopcy. Bardzo się z tego cieszymy, są w strojach regionalnych. Chcemy zaprezentować piękno góralskich rodzin, naszych istebniańskich, wielodzietnych, wielopokoleniowych. Chcemy promować tą wartość bycia mamą, bycia ojcem. Chcemy pokazać, że naprawdę warto mieć dzieci. One sprawiają bardzo wiele radości. One są naszą przyszłością i tak jak zawsze powtarzam, rodzina to jest najważniejsza inwestycja, bo ona buduje fundament społeczeństwa. W ubiegłym roku urodziło się u nas 122 dzieci i jest to najwyższy przyrost, jeżeli chodzi o dzietność w powiecie cieszyńskim. Potem mamy Cieszyn, ale to jest z kolei aglomeracja na poziomie 30 kilku tysięcy mieszkańców, a nas jest tylko 12 tysięcy, ale nas przybywa rokrocznie i mamy wyższy poziom nowych urodzeń niż umieralność, z czego się bardzo cieszę. I w Istebnej mówi się, że trzeba mieć dzieci, że one są przeszłością, że przyszłością, nawet wtedy, kiedy trzeba nieraz się bardzo mocno starać, żeby godne warunki zapewnić. W tym wypadku tutaj bardzo pomaga program 500+ i inne programy, które tworzą wsparcie dla rodziny i też pomaga gmina, bo my każdego młodego, nowonarodzonego mieszkańca gminy witamy w postaci nowieckiej i istebniańskiej, bruclikiem i kapeluszem dla chłopca, dla dziewczynki, kabotek ze spódnicą. I tak jak powiedziałam już wcześniej, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i chcemy, żeby właśnie ta tożsamość była wyrazista i kształtowana u tych dzieci od samego początku. Cieszę się, że możemy wspomóc właśnie w ten sposób rodzicom w tym działaniu.